to się wytnie. Tak więc zaczynamy kolejną eksplorację. Dzisiaj system antylotniczy, można powiedzieć, baterie antylotnicze. No, jak to zawsze u mnie bywa, trzeba się przyzwyczaić do nagrywania. Dawno nie było gadane do kamery, więc wchodzimy na teren tego, można powiedzieć, ośrodka. Są jakieś ziomeczki. Przyszli sobie poklikać. Socjalnie techniczne. Ogólnie tutaj mamy pozostałości, same słupy po ogrodzeniach. Zapewne. No, ogólnie to troszkę niskie te słupy, jak na taki ośrodek militarny, ale no. Może są bardziej współczesne. Mocno, jakimiś tymi kolczastymi, zawijanymi drutami, jak było winięte, no to też skutecznie zniechęcało ewentualnych tych agresorów. No, nawet wiesz. No, jakichś tam ciekawskich ludzi. No i co tutaj mamy? Pierwszy jakiś budynek. Zobaczymy, czy tutaj coś się... Chyba od frontu. Coś się dzieje. Dobra, tu jest normalna ściana. Raczej ten budynek do najciekawszych należeć nie będzie. Stabilizacja jest. No to takie. Tutaj troszeczkę woda stoi. Składy amunicji. Składy amunicji, mówisz? Znaczy nie konkretnie tu, na tym. No. No tak sobie to wygląda. Idziemy zobaczyć kolejne zabudowanie. Jakiś drogowskaz kolejny tam stoi. Mówisz, że od góry to najlepiej wygląda. Mhm. Deszcz nie pada, więc... O, ale patrz, jakie chodniki fajne. Z tego będę startował i lądował. No i jeden z tych. Co tutaj sobie wejdziemy teraz? Z tych miejsc, gdzie te baterie stały. Mhm. Też dobre miejsce. No, tutaj taki normalny... Normalne takie pomieszczenie. Chcesz być na filmie? Nie, no należy. Może pójść. Daj tam, pójdziemy tam. Gdzie? Albo to przejdźmy po prostu chodnikiem, no ale tam wchodzisz w dół. Mm-hmm. A ja nie wziąłem lampki. No lampki. No, a nie, tam nie widno będzie. Latarki. A najwyżej te z telefonów. Chociaż na jednym urbexie, jak byłem z Filipem, to telefony nas strasznie zawiodły. No, chodź, baterię ogarniemy. No. Tego, pozostałości. A tam pójdziemy na końcu. Telefony nas strasznie kiedyś zawiodły. Te pozycje były właśnie w tych takich plackach. Nie? Mhm. A to co? Ale. Składzik jakiś. Czy... Podejrzewam, było bardziej zabudowane. No, pewnie tutaj czas. Czas też swoje zrobił. I menele. I wszystko inne, nie? Dużo innych szkodliwych czynników. Kolejno. Ale wejście jakby pod ziemię jest tylko w jednym miejscu? To nie jest jako tako poziom, po prostu jest, wiesz, taki okop wybetonowany. Niższy poziom jakby, tak? Coś sobie przejdziemy tunelem. Fajne miejsce, żeby się schronić czy coś. No, no swoją rolę na pewno tam jakoś to spełniło. No tu ogniska jakieś były robione. No w sumie
Szkocji to spoko mieć taki ogólnie kawałek daszku, bo raczej to jest deszczowy kraj. Kto nie wie, to już wie. No i kolejna pozostałość. No tutaj mamy takie rondo, można powiedzieć. No ale widać rzeczywiście po tych cegłach. Tutaj nawet pokażę. Widać tutaj po tych wszystkich cegłach, że tutaj coś jeszcze było. Tutaj mogło to być rzeczywiście dużo wyższe, albo choćby takie drobne stanowiska. I tutaj też mamy załamanie terenu. No to też dużo pokazuje, jak było częściowo to w ziemi schowane. Zobaczymy za chwilę. A tam byliśmy? Nie, tam dojdziemy. Aha. Ale to idziemy teraz w dół. Może tak fajnie, bardziej militarnie, nie? No. Czekaj, czy tu światło będzie dobre? Ale raczej tak. To tu też można gdzieś przejść. Śmietnik jak wszędzie. Ze wszystkiego się tutaj śmietniki robi. To w takim samym, można powiedzieć, byliśmy wcześniej, co powiedziałem, że to rondo jest wystające. O, jak chcesz, to chodźmy tam jeszcze z góry sobie nagrać. Tak, że zejdziemy po drogi. Fajnie, że bardziej kontrotechniczne. Można sobie poczytać, kto ma chęć, jeśli się doczyta. Podejrzewam, że jakby się gdzieś pochodziło jeszcze dookoła, to może jakaś drobnica by się jeszcze znalazła. Kawałek muru, jakiś tam. No i kolejna tablica. Z góry troszkę fajnie to widać, no jest, było tych stanowisk. Jest ponumerowane nawet stanowiska. Tutaj jest chyba to wejście do tego głównego. Tu jak były pozamykane tamte drzwi. Cała mapka. No. Czyli 6 było tych stanowisk.
Okej, nie wiem w jakiej kolejności to będzie wszystko wrzucane, więc teraz po prostu idę sobie nagrać jakieś ujęcia z drona, żeby dopełnić ten materiał, bo myślę, że właśnie będzie to bardzo fajnie, atrakcyjnie wyglądać z powietrza. Tak więc w tym odcinku to na tyle. Do zobaczenia w następnych. Jeśli się podobało, to wiecie co robić. Na razie, cześć.